Warsaw Masters Team Run Forest Podcast i Suchy Tor Broadcast. Zarażamy tylko pasją. Dzień dobry panowie. Dobry wieczór. Dobry wieczór Paweł, czy ty nas słyszysz? Dobry wieczór, cześć. Słyszysz, teraz tak? Już słyszę, tak jest, coś teraz już słyszysz, dobrze, miałeś tam, jesteś we Wrocławiu, tak jest. To zanim ten internet tam do ciebie dojdzie, to chwilę to trwa. Nie, tym bardziej, że taki rozmazany tak. Trochę jesteś, nie wiem, czy może tam smog wrócił do Wrocławia, czy to po prostu ostrość kamerki nie najlepsza. Sąsiedzi palą śmieciem. czy sezon grillowy już się zaczął? Nie, chłodek wieczorem to trzeba śmieci wrzucić do pieca. Aha, i spalić. Witamy wszystkich naszych widzów. Dzień dobry, dobry wieczór na siódmym już Suchy Tor Broadcast. Bardzo cieszymy się, że znowu jesteście z nami. Czekamy, bo dopiero 16 osób, ja widzę, czy już jest więcej. Może jeszcze parzą sobie kakao wieczorne, bo pewnie nie kawę, po kawie nie będą mogli spać. Właśnie, co wy pijecie wieczorem? Zdarza wam się kawkę wypić? Jak najbardziej. Ja wiem, że Maciek chyba nie pije kawy, nie? Absolutnie, z tego, co ja pamiętam. W ogóle nie tykam kawy. Także ja tylko wodę. Ale ja mam na przykład mam tutaj koło siebie sok jabłkowo-marchwiowy wyciśnięty świeżo. Aha. Takie rzeczy piję czasem. No proszę, bo odrobiłeś lekcję i słuchałeś naszej Asi Sobczak, naszej etatowej dietetyczki, która zresztą dzisiaj będzie w programie z materiałem dotyczącym soli. Czy solić, czy nie solić, a w ogóle wiecie, że są trzy białe śmierci. Sól, mąka i cukier. Sól, cukier i lekarz. Ale dzisiaj będziemy mówili o tej pierwszej, o soli. Jesteś na biało, to. Jestem na biało i uprzedzę wasze pytanie, dlaczego jestem na biało, to ja się was zapytam, dlaczego wy nie macie białej koszuli. Next time. Bo nie było takiej okazji, tak? Następnym razem cię zaskoczymy garniturami, wiesz? W tym tygodniu nie znalazłem specjalnie ciekawych tematów rozgrzewkowych, które mogłyby zainteresować nas i naszych widzów, ale jadąc wzdłuż Wisły na rowerze, odkryłem, że ta Wisła ma bardzo niski stan wody. Zacząłem się tym interesować. Okazuje się, że zbliża się już do takiej bariery 50 cm. To jest bardzo niski stan Wisły. W zeszłym roku miał o tej porze 87 cm. Taka różnica. To jest duża różnica. No i są obawy, że pobijemy rekord suszy albo stanu wody w Wiśle, która w 2015 roku osiągnęła poziom 26 cm. Nie da się już pływać w 26 cm, prawda? To już jest za płytko. Szczególnie przy nawrotach. Jak jesteśmy przy basenach, no to właśnie w basenach woda pospuszczana, ale również okazuje się, że tej wody zaczyna brakować w akwenach otwartych, co będzie z pływaniem open water, jeżeli tej wody nam zabraknie, jeżeli te źródła nam wyschną. Ale mówisz o Jeziorku Czerniakowskim, czy o jakichś innych akwenach? Szczerze mówiąc, czytasz w moich myślach, w głowie miałem Jezioro Czerniakowskie, z którym byłem bardzo związany, bo tam organizowaliśmy zawody Mistrzostwa Warszawy Open Water 5 razy, ale tam chyba miasto, albo może Osir Mokotów nas chyba nie bardzo chciał i zrezygnowaliśmy. Mieszkałem tam bardzo długo, bardzo przy ulicy Bernardyńskiej, więc przy samym jeziorku i też duży sentyment, bo tam robiłem kurs na młodszego ratownika u świętej pamięci Kazia Szlak. Ale to jeziorko, no to jak zauważyłeś, to jeziorko co roku tak jakby miało mniej wody. Ostatnio, kiedy w nim pływałem, to faktycznie już było dosyć płytko, że miałem wrażenie, że naruszamy dno i troszeczkę ta woda jest taka mulista. Ale przenieśliśmy się na piękny akwen do Garwolina, który polecamy, bo można tam miło spędzić czas. Mówię o osobach mieszkających w województwie mazowieckim. I okazuje się, że mamut garwoliński ma najczystszą wodę w województwie mazowieckim, znaczy tak naprawdę na drugim miejscu podobno, dlatego że tam z 33 metrów na głębokości wybija źródełko czyste, które tą wodę generuje i ta woda jest, można powiedzieć, źródlana. Także jeżeli jest źródełko, to pewnie ta woda
nie wyschnie. A wy pływacie open water, chłopaki, trochę, czy tylko basenowe pływanie? To już tak wakacyjny open water u mnie ostatnimi laty, czyli tylko właśnie gdzieś tam jeziorka i to rano, zanim się zacznie poważny dzień. Zastanawiam się, jak sytuacja wygląda u Wojtka Wojdaka, bo on nam pokazywał bardzo fajne filmy, gdzie aktualnie gdzieś tam sobie trenuje w małym stawiku. Zastanawiam się, czy u niego woda. Cały czas jeszcze już też jej zaczyna brakować. Ja nie pływam w ogóle na otwartych akwenach, bo się boję. Ja już nie pamiętam. Boisz się glonów? Boję się, że się utopię. No oczywiście, myślę, że warto mieć respekt przed wodą otwartą, ale jeżeli jesteśmy już przy tej wodzie otwartej, która wysycha, to mam do was wielką prośbę, jeżeli pływacie w jeziorkach, w zbiornikach wodnych, kiedy wychodzicie z wody, to wyciskajcie pianki, nie wynoście wody, nie opijajcie się podczas pływania tej wody, bo chodzi o to, żeby tą wodę oszczędzać, tak mówili w mediach. Również nie zakładajcie luźnych spodenek z kieszeniami, bo w tych kieszeniach wynosi się i w tych luźnych spodenkach wynosi się wodę. To nie jest do końca żart, bo taką argumentację kiedyś usłyszałem od ratownika na basenie, kiedy zapytałem, dlaczego nie można pływać w luźnych shortach z kieszeniami. On odpowiedział, bo wynosi się wodę z basenu, a woda kosztuje. Także są różne teorie na temat oszczędności wody i przyczyn. Dlaczego rybacy muszą wyciskać ryby również, bo one też są obite. A przynajmniej tak, z wody je tam... A ty jak trenowałeś, czy nie pływałeś w koszulce? Bo my pływałem. Treningu pływaliśmy w koszulkę. Tak, to. Oj, to każdy pływał. Każdy pływał w koszulce. To i uważam, razem nie wyrzucali nikogo. Bo kiedyś były inne czasy, to inaczej traktowano trenerów. No, trener to był tą główną postacią na basenie, a nie ratownik. No dzisiaj jest troszeczkę odwrotnie. My zostawialiśmy je w szafce i potem jak wracaliśmy, to ta woda wracała do tego basenu. Inny może zapach, ale wracała. Także wszystko zostawało w naturze. Słuchajcie, powolutku może przejdziemy do przedstawienia naszych gości. Czyń honory. Trudno nazwać Piotrka gościem, ponieważ uczestniczył w programach, które realizowaliśmy w ramach Run Forest Podcast, szczególnie w programach historycznych dotyczących pływania i właśnie w związku z tym, że rozmawiamy o historii, mamy taki pretekst, a pretekstem jest 77. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. I jest okazją do wspomnień o sportowcach, również tych pochodzenia żydowskiego, którym miłość do sportu przerwali naziści w czasie okupacji, a może nawet pozbawiając tych sportowców życia. O tym wszystkim za chwilę, jako pierwszy gość, Piotr Kierzun. You've seen our name on the jerseys of amazing teams. Now we are supporting one more. One that you don't see live on TV. But they are the best team in the world, and they are playing the toughest game. Maybe they're not performing in front of millions, but they are under the pressure of an entire planet. And they don't have fans cheering their names, but they have patients who will forever remember them. We're partnering with this team of champions, but they also need your help to win this game. Stay home like a pro. Czy uda mi się coś dzisiaj nadać? Nie wiem. Ale będę próbował. Całe życie to robiłem. Nie ma powodu, żeby przestać. Trzeba naparzać, trzeba napierać. Trzeba nadawać. Trzymajcie się. Stay tuned. Dawid. Kwarantanna. Słuchaj w iTunes, Spotify i Spreaker. Warsaw Masters Team. Run Forest Podcast. I Suchy Tor Broadcast. Zarażamy tylko pasją.